Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na ostatnie kolejki Mistrzostw Świata Katar 2022 od grupy A. Holandia kontra Katar. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 29 listopada o godzinie 16 na stadionie iBuy Stadium. A jak się prezentuje tabela, no to już wam mówię. Katar, no to już niestety do widzenia. No bo zajmują czwarte miejsce, mają 0 punktów po dwóch kolejkach. Senegal jest na trzecim miejscu i ma 3 punkty. Holandia ma 4 punkty, jest na drugim miejscu. I Ekwador jest na pierwszym miejscu, też ma 4 punkty. Jakby Holandia wygrała, no to byliby na pierwszym, ale jeszcze czekajmy, bo Ekwador jeszcze będzie grał z Senegalem. Więc może być inna różnica. Bo też się liczy bilans oczywiście bramkowy. No jakby na przykład Katar by wygrał, no to i tak nic nie daje. Bo by zajęliby ostatnie miejsce, więc tak to wygląda. No dobrze. Więc ten mecz będzie oczywiście teraz komentował Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Już wkrótce się zacznie. Koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami. Wkrótce to spotkanie na Albaid Stadium. Zapraszamy dziś Państwa na Albaid Stadium, gdzie już za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Można powiedzieć, Mistrzostwa Świata czas zacząć. Zapraszamy na pierwszą kolejkę zmagań grupowych. Holandia zagra dziś z Katarem. Gorąca atmosfera na stadionie zdecydowanie odpowiada stawce spotkania. To mecz grupowy Mistrzostw Świata. Na taką rywalizację czekają długimi latami zarówno sami piłkarze, jak i kibice. A oto i skład holenderskiej drużyny. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Nathana Ake. Steven Berghuis oraz Frenkie de Jong zagrają w środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Memphisa Depaya, współpracującego z Bergwijnem. Specyficznie układają się losy reprezentacji Holandii. Ten względnie niewielki kraj, wybierający piłkarzy z dość małej puli kandydatów, miewa i gorsze okresy. Taki przyszedł choćby po brązie na brazylijskim mundialu. Rzeczywiście, pomarańczowych potem zabrakło na kolejnych dwóch wielkich turniejach. A jednak znów odrodzili się jak Feniks z popiołów i ponownie czarują nas swoją grą. A teraz wyjściowa jedenastka Kataru. Al-Shib w bramce. W linii obrony Hoho wystąpi obok Assana. Abdulaziz Hatem oraz Karim Boudiaf zagrają w środku pola. W ataku zagra zaś Ali. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. De Jong. Dawid Klaassen.
De Jong ma teraz piłkę. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Mecz mógł nam się zacząć od bardzo szybkiej bramki, gdyby nie ten popis między słupkę. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Berghuis. Bergwijn. Depay ma teraz piłkę. Ali Heidus. Przy piłce Karim Budziaw. Al-Muezzali przy piłce. Akram Afif. Jest gol, proszę Państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. No to mamy 1-0. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Bergwijn! Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Salman. Ali. Teraz Atem. I teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Dumfries. I przy piłce Bergwijn. Może teraz, może wyrównają. Tak trzeba bronić w szesnastce. Atem. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Berghuis. I przy piłce Bergwijn. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. I raz jeszcze. Rzut rożny. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Atem. Przy piłce Akram Afif. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Memphis Depay! Bramka! Piłka w siatce! Kibice Holandii cieszą się z wyrównania. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A Memphis Depay znalazł się tak blisko bramki, że nie wypadało tego spudłować. No ale ktoś tę robotę musiał jeszcze wykonać. To koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Al Bayt. Nie ma wątpliwości, że stać go na więcej niż pokazują statystyki meczowe. Nie wiem, czemu jest dzisiaj tak niewidoczny. Może przy paru pierwszych starciach obrońcy trochę ostrzej go potraktowali i teraz niechętnie podejmuje walkę. Zupełnie nie potrafi sobie znaleźć miejsca na boisku i tylko ułatwi. W ten oto sposób oba... I proszę Państwa, na razie Holandia remisuje z Katarem do przerwy 1-1, bramka do szatni dla Memphisa Depaya. Holandia była na początku meczu w szoku, no bo Holandia przegrywała Katarem 1-0, ale odrobili straty. No i zobaczymy, jak ta druga połowa się skończy. Myślę, że Holandia weźmie się do roboty po przerwie.
Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Mamy przerwę w grze. Będzie wznowienie od bramki. Ho-ho. Ali. Ali Hejdus. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Hatem. Al-Muezzali przy piłce. Blind. Frankie. Przy piłce Memphis Depay. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ho-ho. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ali. Ali Hejdus. I mamy stratę. Przerwał atak rywali. Ali. Al-Muezzali przy piłce. Przy piłce Karim Boudiaf. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Piłkę przyjmuje Depay. Uwaga, będą prowadzić! Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Przy piłce Akram Afif. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Virgil van Dijk. Gini Wijnaldum. Naciskają Holendrzy. Za chwilę może być groźnie. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Hatem. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Takich okazji może już nie być. Muszą poszukać bramki na remis. Szansa! Będzie remis! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Nic się tutaj już nie stanie. Sędzia kończy mecz. Taki remis jest miarodajny, nawet jeśli nie każdego satysfakcjonuje. Do zwycięstwa zabrakło nieco determinacji, a może i po prostu boiskowego szczęścia. I jedna i druga ekipa miała swoje sytuacje, ale ostatecznie żadna nie dowiodła swojej wyższości. Oba sztaby mają nad czym pracować.
No i proszę Państwa, no zaskoczenie, ale są tutaj niespodzianki. Holandia remisuje z Katarem 2-2. Jakby się na przykład kończyło takim wynikiem, to by Katar by miał 1 punkcik, a Holandia by miała 5 punktów. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!